Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Sharp32, a to jest League of Legends z Krzysiem. Witam. I będę grać z Krzysiem 1 na 1. Ty już grasz. Wiem, widzę. Ale ja to na razie kupuję przedmioty, nie zdążyłem nagrać ekranu startowego, bo się szybko tak wyłączył. Tak, to ja jestem postacią, którą nigdy nie grałem, a Krzysiu jest postacią, którą nie ogarnia. Ja jestem OP postacią, a Krzysiu jest postacią, która powinna w sumie pomagać innym. Dlatego mam szansę jakieś na wygraną. Czy nie? No, myślę, że będzie ci trudno. Ja w ciebie strzeliłem i nie wiem czy... Dobra, się no muszę zobaczyć co tutaj to robi wszystko. Żywy cień. Cięcie cień. Zed i jego cień rzucają... Ej, gdzie mi tam bijesz? Ja tu czytam. Minionki przyszły. Moje lasyfikowanie mnie wchodzi. Ej! Ja ci dam tak! Nie! Wiesz co? Tak patrzę, myślałem... Tak przez chwilę myślałem, że to zielone to jest twoje życie. Tak się zastanawiam. Zacząłem uciekać i zacząłem się zastanawiać, że to chyba... tobie zabieram tyle życia, a po chwili się zorientowałem, że jednak nie. Co ja mogę, dawno nie grałem. Jakiś... Dobra, a to co robimy? To jest cień. Waniku teraz, o. A. Cię tak to działa. Chyba E. No, Q, E to nieważne. I tak zadziała. Ej, fajne. Ja miałbym się teleportować do tego cienia jakoś, nie? Tak, naciskając na UW. Aha. Zaraz ci walnę takie kombo. Wow. Mocny. Co, Shin? No. Nie wiem, czy Shin jest mocny. Ty podlcze. Ci mówię, Shin zadaje w sumie, jakby nie patrzeć, spore obrażenia. Byś chciał zagrać na odwrót? Ale jeden na jeden? Tak, że ja bym grał Zedem, a ty Shinem. Możemy spróbować. Tak, zabiłem cię. Czekaj, to nie blokuje wieży? Co nie blokuje? Nie, nie blokuje wieży. Coś ty myślał, że wieżę blokuje? To poblokuje tylko podstawowe ataki. Okej, dobra. Przetestowałem chociaż. Nie, nie wychodzę. Kurde. Kurde, wyszedłem ze sklepu. Możemy później zagrać tak mecz normalnie. Ja będę Shinem, a ty sobie bądź kim tam chcesz, ale ja chcę zagrać Shinem, bo Shin jest fajny. Mam ulta. Ha, a ty nie masz ulta, bo twój ult nie działa. Nie ma. Co robi właściwie to ciastko, na które jest zamiast barda? Czekaj. Widzisz te oto i małego stworka? Tak. Co biegają? No. Patrz, teraz dam mu.
Mówisz? Polubił cię. Tak. Dał lajka. Ej, co jest? Mam laga. No nie, próba odnowienia połączenia, jak to? Co za... gnoje. Dobra, wróciłem. Bądź przeciwnikiem. Manipuluję przeciwnika tutaj. Co? Bądź jakimś przeciwnikiem, bo przeciwnika nad nie czuję. Ha! Udało się, uciekłem. Dobrze. Jeden przycisk. Użyj flasza może kiedyś. Ale nie mam flasza. Okej. Oj. Dobra, czyli jednak jestem cienki. Tak. Ale to w sumie było wiadomo już wcześniej. Ale raz cię zabiłem. Cześć, bo cię wbiłem pod wieżę. No, nie wiedziałeś jak to działa, ale wiesz, liczą się statystyki. Ej, nie ma! Zginij! Ty też. W sumie ulta jeszcze ani razu nie użyłem, nie wiem na ten temat. Jak działa? Ja też nie. Jak działa ult? Fuj, wiem jak działa, nie wiem jak tego. Wypróbuj go może kiedyś. Bo ten ult mógł ci uratować. No, uratować by mógł cię kiedyś. Kiedyś? Tak, kiedyś pewnie mógł. Jak on dokładnie działa? Wytłumacz mi to. Dobra. No to doskakujesz tak jakby do przeciwnika. Doskakuję. No i po jakim czasie? No zwykle to się używasz tych wszystkich skilli. No i potem po jakim czasie przeciwnik dostaje pewne od damage'a. I zwykle tak nie. Lepiej sobie przetestuj. Ej, to była jakaś ściema. Ja się nie budzę jak ten klasyczny Shin. Tak, a co ty tam kupujesz? Zaraz się dowiem. Nadal sobie. Widzę. W sumie bym musiał przetestować taki build i znowu nie kupiłem czegoś. A co zrobić, żeby się teleportować z powrotem, czy on się sam teleportuje z powrotem? Po prostu drugi raz musisz nacisnąć ultę. No chyba coś ja robicie. No nie. Tak idealnie mi się udało. To będzie po prostu odcinek komedia. Albo i dramat. Zależy dla kogo. Dobra, tym razem coś kupię. O mój Boże. Jaka egzekucja? Który ty masz poziom? 13. Tak. Nieładnie. Spójrz na Falmę. Cicho. Falma to podstawa.
Wolę Shina. Udało mi się. No udało ci się przeżyć. Dobra, już wiem jak działa jego ul. Przynajmniej się czegoś nauczyłem. Wiesz co ci powiem? No. Giniesz. Dobra, następnym razem jakoś. A co, teraz robimy zamianę? Nie teraz, niech się skończy. Jeszcze może się to odwróci, może odwrócą się losy. Co prawda nie wierzę w to ani ja, ani pewnie ty, ale... Myślę, że nie. Ej, jak? Gdzie te podwójnie zadane obrażenia? Jakbyś mnie tak nie nachidało, to by było lepiej. Bo ty taki trochę zacofany teraz jesteś. No wiem, bo... Dziwisz się. To ja sobie chociaż zobaczę, jakie ten... Z-teksty ma. Egzekucja! Niż co los pójdzie, zawsze wygrywa. Zakazany dzień, zawsze wygrywa. Teraz jak do siebie przyjdę, to koniec. Nawet najmniejszy mój cień. Wystarczy, by cię pokonać. A ja sobie patrzę, co tutaj robi ten. Jak on tańczy i w ogóle w tym cieniu. W sumie fajne ma te tańce z cieniem i inne takie. Idę to zakończyć. No ja w sumie już nawet nie broniłem, nie? Bym mógł pewnie dojść tam gdzieś coś zrobić, ale... Haha, ale śmieszne. Ja bym może już się poddał od razu. Ale taniec. Niepotrzebne mi ult. No widzę. Dasz radę mnie zabić? W życiu, coś tam. Jak się nie będziesz ruszał, to mogę spróbować.
Haha, i co? Ruszyłem się. No, widzisz. Nie wybronisz tego. Mogę napisać tylko jedno. Ha, ha, no dobra. Ja już się mogę żegnać. Tak. Czekaj, bo to trwało tak krótko. A nie masz, zginiesz tutaj. Zabity, zmieniony. Ej, dobra, w sumie to było na tyle krótkie, że możemy spróbować jeszcze raz. To Shin. Teraz ja będę Shinem, ty będziesz Zedem, a nagram to. Nagram to i będzie w jednym odcinku, co ty na to. Okej. Do zobaczenia za chwilę. No to jesteśmy z powrotem, teraz ja będę Shinem i... Pochłani! Nie wiem co, właściwie. Dobry wybór! Najlepszy towar z Freljordu! To co ja tutaj jeszcze ten... Dobra, wziąłem polecane przedmioty i tyle. Zobaczymy, jak teraz ci pójdzie. Jak mi teraz pójdzie, a jak myślisz? Podejrzewam, że podobnie jak wcześniej, albo i gorzej. Oszczy. Ha, nie trafiłeś mnie. Pojawiły się stwory. Za dużo to ja ci nie zrobiłem. Tak. Ruszam. Bezszelestny. Shin strasznie wolnie atakuje. Wprowadzę uwagę. Co? Właśnie widzę, jak mi idzie lepiej. Te, ja mam... jeden farmę. Jakby to się doczekać ulta. Ha, nie. Twój ult to będzie coś strasznego. Co by tutaj, jak by cię tutaj załatwić? Przecież jak ja podejdę, to ja zginę. O, coś ten, zadziałało. Tak. Byłeś o krok od śmierci. Tam byłem. Au. Ale przeżyłem. Za długo żyjesz. Widzisz? Mówię, Shinem mi idzie lepiej. Dobra, chyba w ulta nie będę pakować. Nie ułatwię ci go. A powinieneś. Nie ten przycisk.
Auć. To nie moja wina, SMS-a dostałem, musiałem ten zajrzeć. Co, mama napisała? Nie, Przemek. Dobra, co ja bym miał tutaj pływać? Bitwa jest o wiele ciekawsza od zakupu. Egzekucja. Do ataku! Dobra, ruszam tam do ciebie. Który ty masz poziom? 8. Świetnie. I serio, mam 5 farmy. Zacznij palić. Widzisz, tutaj trochę dłużej przeżyłem. Zrozumiano. No. Co ja dłużej? O kurde, jeszcze jeden cios i byś zginął. W ogóle się źle teleportowałem? Bo pod wieżę. Tak. No właśnie. Za wolność! Co za postać ten opowiadała? Lisandro? Chyba tak. Historię. Frey Lordu, czy jak on tam ma? Hej, Dolu. No, tego tutaj w miejscu. Co ładnie palnie? A ja nie. Ha! Uniknąłem tego jakoś. Bez dyskusji. Auć. No ej, wiesz co byś mógł zrobić w tej sytuacji? Co? Ma swoje E. No mam. To byś mógł mnie podciągnąć pod wieżę. A co E? Jak podciągnąć E pod wieżę? No chodzi o to. O ten. Wiesz jak twoje E działa? Może sobie skaczę. Tak, i przy okazji ma jeszcze jakiś efekt. Robi obrażenia jakieś? Czasami? Przeciwnik wtedy... czekaj. Tak jakby jest zmuszony do atakowania ciebie. I wtedy idzie za tą. Serio? A, no ja, faktycznie. Żeby ci podpowiadać. Patrz, tutaj se, tak na przykład stoi, ty powinieneś E użyć. Wiesz, ale... tak? Tylko tak, że podbierzesz. A ja to faktycznie działa. Trzeba trafić tylko. Tak. Ale cię zabiłem. Tak. Liczy się jako zabójstwo. Ej, ale widziałeś? Nie, nie widziałem. W sumie trochę się tak samo bawiłem, bo czekam aż ten. Aż będę miał mało HP. Dobra.
Ubiłem cię, tak. Jest ten. Jest dobry. Jak cię zabiłem, znaczy, że jest dobry. Ja w sumie E używałem zawsze do uciekania, nie? No to się naście człowiek dowiedziałeś o tym E. Jakbyś mnie trafił, to by... Boże. Pewnie tak, ale jakbym trafił. Farcie trochę, ale przeżyłem. Dobra, za mało damage'u wpakowałem. Są niegodni. Wow, podchodzę pod twoją wieżę. Trzeba to zmienić. Nie, no nie przychodź tu. I sobie. Bo jeszcze mi ją walniesz. Siamo, nionki. Patrz, ale trochę walnęły ją. Tak. Nie udało mi się uratować. Teraz wiesz, jest zadrapana. W sumie mamy podobny poziom, więc wcale nie jest aż tak źle tym razem. Rozmaicą tą grę podchodząc pod wieżę. Słucham? Rozmaicam tą grę podchodząc pod twoje wieże. No. No dobra, kupiłem sobie jakiś mieczyk, taki jaki ty miałeś. Nie wiem, czy to coś mi da. Teraz kupię sobie ten pelerynkę. Jego nie miałem. No jak nie? Patrzałem wtedy. Okej, okay. Chociaż... Nie, czekaj, musisz się wkazać, żebym widział. Ej, gdzie ty? Gdzie ty mi tam? Nie doskoczysz. Aż. A ty stąd nie wyjdziesz. Chyba. O ile idziesz.
Nie wypuszczę cię. Zginiesz. Masz ty. Jak ty żyjesz tak? Tak też ulta mogę użyć. Zada. Ha, zwiałem. Coś nie wiem jaki to ma sens, bo teraz jestem bez życia. Co ja mam teraz zrobić w jedno? O. Nie wrócisz. Nie wrócę? Au. No nie wróciłem. Bijcie mnie. O. Gniomki. Oszczę. Ojojoj. W sumie... No, co? Masz prawie 100 farmy więcej ode mnie. Tak. Zagramy normalny mecz, to będzie mi lepiej się ruszył. Fajna muzyczka tutaj sobie leci. Szybki push. Czego się cieszy? Czemu ty stoisz i się nie ruszasz? Bo daję ci nadzieję. Aha. Chyba. Serio? Tak. To jest Zed. To było piękne. Bo daję ci nadzieję. Wow. Nie wiem, że ci się uda. Ej, co jakiś czas, nie wiem czy to umiejętność, nie, wcześniej tego nie zauważyłem, tylko przez tą item, który kupiłem, jakiś się pokazuje fioletowy ten. Widzę. Wow. To ja się chyba poddam. Cóż, może się jeszcze raz zabiję. Podejdę tutaj. Auć! Następny HP byś musiał mnie zabić. Oj, ja, wiesz co? Co? Wątpię w swoją umiejętność. Ulta mam za 20 sekund, więc masz szansę. No. Jeśli się w 20 sekund zrespię i dojdę do ciebie. 2 sekundy. Wiem. Czy dam radę?
Ups. Ha, widzisz, udało mi się. A czekałem na ulta. Bo już 2 sekundy były. Ja tak czułem, że ty spróbowałeś, kombinowałeś. No, a propos tego, że zielonego czegoś, fioletowego czegoś, co koło mnie lata, to przez ten item? Tak. Fajne. Zabieram sobie po drodze wszystkie drogi, dzięki którym mógłbym zyskać życie trochę. Okej. Ja się trochę bawię teraz z tym Blidem. Bądźcie. Ze mną to sam robisz. Ha! Podrapałem ci wieżę. Jak tak mo... Możesz. Coś ci pokażę. Jak śmiesznie to wygląda. Daj mi pamięć. Idę farmić. Hej no, chyba ze jaja robisz. Dobra, zaskoczyjmy tego. Miałeś dać mi farmić. Dobra. A dobra, jeszcze dwóch itemów nie użyłem. To ja ci nie przeszkadzam. Ile masz czasu do ulta? 20 sekund. To nie znam, że to zabić. No nie. Ile w ogóle, jakim to masz cooldown tego ulta? 52. Masz skrócone cooldowny przy okazji. No wiem, bo ja miałem 80 coś. Ha! Udało się! No może zginie wreszcie ten 10 litr. Nie dam. Idę ci znów podrapać wieżę. Miał takie rysy na tej wieży, że... O, teraz mam 44 sekundy na ulta. A ty ile? Ja? Ja nie używam ulta. Ale i taki, jaki masz cooldown na ulta? Nie wiem, nie mogę go użyć nawet. No idź na niego. Tam aha, 120 sekund. Bez dyskusji. Nie ma depania. Oszty. Ha. Dama, chyba czas to zakończyć. Nie, nie przesadzę. Idę odzyskać życie. Co nie chcesz już się ze mną bawić? Nie, bo za dobre staty już miał. Masz duży hajsu? Trochę.
No to po twojej bazie pewnie teraz będzie. No to się pospieszmy. Ty już żyjesz? Tak. Kieszczał mnie. No widzę. Ale patrz, no odgoniłem trochę farmę. No, nawet. Czerwone obrażenia to są jakie? Od umiejętności? Czy... Okay. Może się czerwone te... Pomarańczowe to są od AD. Takie... Okay. Zielone od AP. A te, co ty tam masz, to chyba od HP to jest. Aha. Procentowe? Okej, no tam piszę. Fizyczny. A nie wiem. Fizycznych piszę. Plus 140 takich czerwonych. A, nie trafiłeś. Ty też nie. Próbuj dalej. Co to było? Ja cię mogę na odległość zabić. Ej, co tu się dzieje? No co już mam powierzę? Tak. Teraz pan. Tak, jasne. Idę ci jeszcze podrapać wieżę. Za to, co mi robisz. Myślę, że nie zdążysz. Nie, no daj mi. Nie ma. Tak, podrapię ci wieżę. Tam masz wieżę. Patrz. Ja ci Nexusa. Bum. Jeszcze nawet nie zginąłem, widzisz? Teraz masz tak podrapaną wieżę, że już w ogóle tego nie naprawisz. Ja może nie naprawię swoich wież, ale ty tych zatrapań nie. W sumie zniszczyłeś mi wszystko, ja cię nawet jednej wieży nie zniszczyłem. Tak. Dobra. Napisz do Jotu, żeby cię naprawili. Spoko. No to w takim razie chyba będzie na tyle w tym odcinku. Dalej jestem noobem. Świadomiej to sobie. Tak. Ja już myślałem, że mi trochę lepiej idzie. Zagram Xenem na dżungli i to ten. I w sumie dobra, kiedyś zagramy ten. 1-1 na Summoner Sweet. Okej, okay. Też już grałem. Ale to ja muszę mieć te kamienie ze sobą, bo bez kamieni to ten. One coś tam dają jednak. Okay, jakie kamienie? Runy. A, tak samo, jakie kamienie. Dobra, dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć. No to gramy to normalnie.